Witam, witam serdecznie. Dzisiaj w klimacie Nilfgaardu zagramy sobie oczywiście talią pod Emhyra i jak widzicie przebieranki wróciły i będą jeszcze inne w gwincie, więc czekajcie, czekajcie. I też od razu zapowiadam przy okazji, będzie nowa seria z gwinta, więc do nowy wrzućcie suba, jeśli wam się podoba łapka w górę. I lecimy. Z takich ogłoszeń jeszcze wam powiem, że ostatnio graliśmy sobie z moją dziewczyną i jest nowa karta legendarna. To będzie tak, Królestwa Północy. Jest Keira. Moja dziewczyna kupiła Keirę. No cóż, bardzo super. I teraz możemy sobie jeszcze zobaczyć nieposiadane karty. Zostały nam tylko dwie. Zostały nam tylko dwie, więc myślę, że w tej zamkniętej becie zdobędziemy cały ekwipunek trolla. Więc to będzie wszystkie karty. No i cóż, zagramy sobie dzisiaj tak. Emhyrem. Emhyr Wielki to jest talia bardzo dobrze znana. No i tak, ona, jak widzicie, nic się nie zmieniła od tamtego patcha. I co ciekawe, zmiany, które były w tej aktualizacji, praktycznie nie dosięgły tej talii. Tylko siewca zarazy się zmienił, a tak to kompletnie nic. Kompletnie nic i wrzuciłem sobie oczywiście kajdany, żeby odblokować Mangonellę albo coś tam u przeciwnika zablokować. Więc co? Ruszamy do boju. Teraz będą takie śmieszne niszowe talie, będą przebieranki, będą bardziej takie ciekawe odcinki. Myślę, już ten ranking mamy. Troszkę ostatnio spadłem. 3900 było, ale nie jest tak źle. A zagramy potyczkę najpierw. Zagramy potyczkę na początek. Grałem tą talią. Wygrywałem i przegrałem, więc różny skutek. Dobra, mamy rywala. Będą jajca. Czekają nas łupy! O, 59, 15. Północ się ukorzy. Kurde, a tu są takie beki, że ludzie mają po 40 poziom i trzecią rangę, nie? Wesoło. O, jest Meno i mamy dwóch szpiegów, fajnie. Jest spoko. Próbujemy to wygrać. Nie wiem, czy pierwszą rundę tak ostro? Nie, troszkę mu... Grasz na takich majstrów. Piorunek, wiadomo. Twoje życzenie jest dla mnie rozkazem. Super. Jeszcze Cynthię zagram. Lepiej od razu się poddaj. No bo tego już od razu. Ku chwale cesarza. Kajdany, dobra. Ja bym mu to zablokował. Chyba klątwy bardziej. Zdeptać, rozerwać. Nie, będzie mógł sobie wskrzesić. No ale dobra. Na jedną rundę spokój. Wbije im posłuszeństwo do głów na hajdu. Perek. Dobra, chodź ty. To teraz jedziemy z tym Meno już od razu. Dobra, niedźwiedzie. Nic się przede mną nie ukryje. Waldemar. A niech będzie. Jeszcze troszkę się zbustuje chłop. Na Hemdala! No nie mamy Mangonelli, nie? No ale dobra. Nie słynę z cierpliwości. I tak dostaję jakieś tam punkty pasywne. I widzę kartę. Meno wjeżdża ładnie. 17, 27 punktów jeszcze płotka. Meno wjeżdża za 30. To jest fajne. Romancja. Nie jestem czarodziejem. Załatwimy to po mojemu. To mnie troszkę boli. Dostanę deszczyk. Żeby wyrównać. Porządek musi zatriumfować!
Nie masz kart do wskrzeszenia, więc można cisnąć tą rundę. Mogę dla ciebie zrobić znacznie więcej. Dupę. Teraz mróz poleci. Sprytny manewr. Mrozik, mrozik. 14. Barbarzyńcy. Dobra, odporną kartę sobie zostawię. Wiem, już nic nie mam. Czy mi się opłaca to grać? On nie ma co wskrzeszać, tylko ma 6 punktów. Nie mam Watiera. Opłaca mi się grać. Czekajcie, 20. 25 punktów. No ja nie mam 25 punktów. Dobra, nie opłaca mi się grać. Też on ma następną rundę masakra. Będzie mógł sobie wskrzeszać. Kurde, szkoda mi tej... tego deszczu tutaj. 19. O nie. Staje mi dyszka na kolejną. No, ciężka przeprawa. Pogodynką Nilfgaardu. Znaczy Skellige na Nilfgaard. Mamy dyszkę. On ma wskrzeszenia na 2 dwunastki. Przesrane. Okej. On nie będzie już chyba tak spomował tą pogodą. To ma strasznie mocny to. Niech bogini chroni cię od złego. Kantarella leci? Kiedy z tobą skończę, nie będzie co zbierać. Co tu masz? Tu jest ważna karta. Tak ci ją odkryję. Matron Freya jest cierpliwa, ale zniewak nie wybacza. Okej. Wiedziałem, że o to prosisz. No, możesz widzieć to i to. Króże braków. To Króże braków mu wyciąga chyba kapłankę, nie? Kapłankę. Nie za dobrze. Służymy tej, która jest dziewicą, matką i staruchą. Ramię w ramię! Raz. Tu jeszcze zdobędę 2 punkty, max, nie? Dobra, tu próbujemy. Porządek musi zatriumfować! 19 i 15. Jak idą interesy? Hirschach! Nie miał kapłanek? Raz. 2 w talii, serio? No to cóż. Szkoda, szkoda, że ten 1 punkt. No ale muszę. 15. I mam 19 na ostatnią. On będzie miał pewnie odnowę jakąś. Kładź to. Dawaj, kładź. Otwarte karty gramy. Dobra. Szkoda, że nie położył. Już wiem, jaki tekst mu teraz puszczę. Poddał grę. Kurde, no to wygraliśmy. Wygraliśmy Nilfgaardem. Nie było lekko, ale wygraliśmy. O, jeszcze mamy beczkę. Super. Beczki na każdą kieszeń. O, najlepsze karty, bo jesteś tego warty. Ostatnio, jakie po tej 15 randze wchodziły. Beka. O, Waldemar jest. Tematycznie. Bierzemy. Epicko. I cóż, teraz musimy się zmierzyć na rankedzie.
tym czymś. Oj, oj, oj. Ale tam to nawet weszło. Nie wiem. Nie miał chyba szans, bo miałem tam 19. Wstawać, łajzy! O, znowu z Haraldem. Dla zdrajców jest tylko jedna kara. Znowu z Haraldem. Płoteczka out. Będzie myk z Menonie, nie mamy tego. Na pewno ma jakiegoś blokersa, ale spróbujemy. Kurde, piorun też. Więc nie wiem. To nie jest dobre. Ale tu... Chwała wielkiemu słońcu! Pewnie jakiś meno. O, wiadowca, super. Super. Ja mu to obiję samemu. Ale dobra. Muszę widzieć, na co ty grasz. Gra na to samo, ale jaja. O nie! Serio? Ja bym mu chętnie zablokował to. Troszkę mi się to nie podoba. Będzie miał dwie jedenastki za darmo. Nie, bez sensu. Diable Bars. Bez sensu. Wiadomo, że łucznik wleci, ale... On chce, żebym mu za darmo to obił. Dobra, jedziemy ostro. Dzik. Ole beka. Pyk, pyk, pyk. Dobra, nie mam złudzeń. Będę twoimi oczami, panie. Cynthia, to jest nawet okej. Okay. Dostaniemy dodatkową kartę. On dostanie tą szóstkę, nie? Mrozik. O, ty chamie. Można mu to zablokować w sumie. Albo pas. Jeszcze powalczymy. Albrich, kolejna karta. Na topór Hemdala! Luzik. No, Meno wjeżdża za 25. Więc jeszcze jest szansa. Moja moc jest na twoje rozkazy. Kurde, dostał kapłankę. Meno wjeżdża za 25. Więc muszę pamiętać, mam ile straty? 24. Kurde, atrapa. No to jestem w dupie. Zobaczmy. Chcę sprawdzić, co tam masz. Nie słynę z cierpliwości. Kurde, bo nie wiem, czy ma igni. Nie wiem, czy ma igni tutaj. Bym sobie zostawił tą piętnastkę. Tak to nie wiem. Albo jakieś kajdany, jak tu ma. Spróbujemy. Ostrzegałem. No, magiczna karta. Co to jest? Czekają nas łupy, o jakich wam się nie śniło! Gości należy poszukać, a intruzów powstrzymać. To
jest za karta? On nie ma nic do wskrzeszania. To jest super. Koniec gadania. Pan Jaren Nialep Krufeir. 23 na kolejną. On ma tych niedźwiedzi jeszcze. Jeszcze pewnie Hemdala wrzuci. Donara, sorry. Teraz tak, wygrywamy to, nie? Wygrywamy. Warum? Dwie karty, on ma 5. Nie za dobrze, ale cóż. On mi jeszcze te 13 punktów wrzuci. Stefan. I Vilgefortz. Ładne kombo. On by nie miał tam igli. Sobie mogę wyciągnąć Waldemara na ostatnią. Mogłem Joachima, ale dobra. Niech Modron Freja ma nas w opiece. Czyli tak. Jedziemy z Vilgefortzem i on ustawi inną kartę. I teraz Waldemara dostanę tak czy tak. Porządek musi zatriumfować! Dobra, to Meno też. Modron Freja jest cierpliwa, ale zniewak nie wybacza. Meno za 10 punktów i spoko. Sprytny manę. Będę miał ile? 30 punktów na ostatnią rundę. On jeszcze ma tą 14 bez sensu, którą musi mi podarować. No tego szpiega lepiej szybciej grać. Dobra, ja pasuję. Służymy tej, która jest dziewicą, matką i staruchą. Kurde, może wygramy tym Nilfgaardem? Nie, nie wygram. Nie bójcie się, nie wygramy. On miał tu dzika morskiego, to jeszcze ma 2-3 złocisze. Nie śmieszaj mnie! A, tu jest Ciri. Co on zrobi z tym Donarem? On ma jakiś plan na to? Dwie karty na jedną. I on zaczyna. A, wrzuci mi to. What? Na Hemdala! Ale głupio. Igni mi nie dosięga, nie? A nie, dosięga. W dupę. Ale on ma jedną kartę. Wziął tą pierwszą. To może być nawet zabawne. To było. Było zabawne. I ma jedną kartę, oczywiście kapłankę albo odnowę. Nie mam Waldemara za 15. I Vilgefortza. Zabrana! Ja myślę, że chyba damy radę. Papier. Kapłanka. Zwycięstwo! Zwycięstwo Nilfgaardem! Dwa zwycięstwa nawet. 47, no. Mamy już prawie to, co mieliśmy. No i co? Jak wam się podobało? Wygraliśmy Nilfgaardem. Aż się dziwię. Naprawdę się dziwię, ale spoko. Talia tak na dłuższą metę, nie wiem, nie polecam, ale może coś tam ugracie. Jak ktoś chce się pobawić tym Amherem, no to spoko. Także tyle. Dzięki bardzo za oglądanie. Jeśli wam się podobało, łapka w górę. I widzimy się w kolejnych filmach.
Będą też nowe serie z Gwinta, także czekajcie, czekajcie i bywajcie.